Dzisiaj, słuchajcie, do oferty dojechały takie oto samochody. Zobaczcie, piękne BMW E21. Zobaczcie, jaki piękny lakier. Jest to taka głęboka, ciemna zieleń. I w połączeniu tutaj mamy, słuchajcie, z jasno-beżowym wnętrzem. Jak odnajdę kluczyk, to otworzę z tej strony i już wam pokażę. Okej, jesteśmy w środku. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda wewnątrz samochodu. Przebieg na teraz to jest 101 900 km. I naprawdę, słuchajcie, BMW prezentuje się wspaniale. Jest przede wszystkim zdrowe. Tutaj od spodu nie widzę żadnych oznak korozji. Jest to wersja 315, czyli z silnikiem 1.5. Naprawdę ten kolor robi niesamowite wrażenie. Jak ci się podoba? Bardzo. Jest piękny. I tutaj jeszcze drugi samochód to Seat Ibiza z przebiegiem 27 000 km. W środku jeszcze pachnie nowością. Też ciekawa, myślę, oferta. Także bierzemy się za ściąganie samochodów. Panie, jakie zimno! Okej. Zrzucamy sobie na jazdy i lecimy z tym tematem. Mogę go odpalać? Dobra. Mam nadzieję, że ten odpali. Nie będzie takich niespodzianek jak wczoraj. Więc bierzemy się za odpalanie Ibizy. Zobaczcie, jak tutaj mamy w środku. Bardzo skromnie. Natomiast myślę, że tutaj przebieg robi robotę tego samochodu. Odpalamy maszynę. No, tutaj pięknie zagadał. Więc jest ok. Grzanie na full, bo słuchajcie, jest mega, mega zimno. Nie wiem, czy ja dzisiaj jestem taki zmarznięty, czy naprawdę jest zimno. Muszę zaraz od razu spłukać te samochody z soli drogowej. Niestety pogoda na transport się nie udała. Czekajcie, lekko sobie cofniemy do tyłu. Dobrze idzie? Patrz tam, czy przejdę tym zderzakiem. Nie zawadzę zderzak. Nie, lewo. Znaczy wróć, prawo, no. Tak? Nie zawadzę zderzakiem? Nie zawadzę? Dobra, zszedł. Na styki, ale zszedł. Jak mamy go na podłożu, to pokażę wam, jak wygląda. Od razu sobie zaglądniemy tutaj pod maskę w tym samochodzie. Słuchajcie, zobaczcie. Naprawdę bardzo ładny samochód. Czy można nazwać go youngtimerem? Dajcie znać w komentarzach, jak wy byście go określili. Czy to po prostu fajny samochód dla kogoś, kto szuka pierwszego autka do jazdy, czy już można go określić youngtimerem? Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Ja myślę, że youngtimerem ten samochód mógłbym nazwać. Zobaczmy sobie, jak wygląda silnik. Silnik 1.4, oczywiście benzynka. Wszystko tutaj jest zdrowiutkie, nie ma mowy o żadnej korozji. Silnik bardzo ładnie, słuchajcie, pracuje. Tutaj wszystkie naklejki i tak dalej, to jest kompletne. Także jest ok. Obejdziemy go jeszcze dookoła. Być może ktoś z was będzie od razu zainteresowany zakupem takiego egzemplarza, do czego oczywiście serdecznie zachęcam. Seat Ibiza. Słuchajcie, ma coś w sobie ten samochód. Tutaj oczywiście też naklejeczki. Szyby, zobaczcie, znakowane.
sobie znakowane. I tutaj zobaczymy jeszcze na koło zapasowe. Zobaczcie, komplecik, oryginalna opona, dojazdowe koło tak zwane. Tutaj oczywiście też jest zdrowo. Dobra, odjeżdżam, bo tutaj majster działa z przyczepą. Poczekaj, już ci odjadę. Stawiamy tutaj autko i będziemy od razu zaraz pukać. Dobra, teraz wsiadamy do BMW i palimy tą maszynę. Zobaczymy, czy tutaj też będzie odpalanie bez niespodzianek. Zobaczcie, słuchajcie, na to wnętrze, jak ono wygląda. Jest naprawdę przepiękne. Cudny egzemplarz BMW. I to otwieranie tutaj klamki, zaraz wam pokażę, jak to wygląda, jest świetne. Nie chodzi na wszystkie, mi się wydaje. Wydaje mi się, że albo któraś świeca poszła, ale nic, to się jeszcze ogarnie. Mogła któraś świeca pójść, bo tak jakby nie chodził na wszystkie, mi się wydaje. Wow, ale serducho. Zobaczcie, tutaj od razu zaglądniemy sobie do wnętrza tego samochodu, czyli do podmaskę na jego serce. Tutaj na pewno trzeba to wszystko wyczyścić, żeby to nabrało blasku. Natomiast widać, że jest zdrowe, że jest w pełni oryginalne i to jest bardzo ważne. Tutaj jeszcze naklejeczki BMW, wygłuszenie maski. Oczywiście w rekinku podnosimy tą maskę w drugą stronę niż w standardowych samochodach. I zamkniemy. Pokażę wam jeszcze ten samochód z zewnątrz, jak on wygląda. Oczywiście teraz nie prezentuje się wybitnie, ponieważ jest brudny. Natomiast i tak cieszy oko. Piękny kolor, piękny egzemplarz. Bardzo mi się podoba. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, co wy o nim myślicie. Zaglądniemy do bagażnika. I teraz chwila prawdy. Czy będzie komplet kluczy? Jest komplecik. Więc każdy zwolennik BMW może teraz klaskać uszami. Zaglądamy tutaj. Jak to się prezentuje? Czekaj, to się jakoś odpina. Aha, tak, to jest odkręcane. Więc odkręcamy sobie tą pokrywę koła zapasowego. Ok, znaleźliśmy koło zapasowe, udało się odkręcić. Jeszcze oponka. Ciekawe, z którego roku, poczekaj. 83. A BMW jest z którego roku, nie pamiętam. Chcielibyśmy zobaczyć. Ale zobaczmy dalej. Ta strona wygląda naprawdę pięknie. Tutaj mamy jakieś takie lekkie otarcie na tym błotniku. Zobaczcie na rancie tego błotnika w tym miejscu. I gdzieś jeszcze widziałem takie lekkie otarcie. Słuchajcie, chyba na rancie tutaj maski. Tak, tutaj właśnie, w tym miejscu też takie lekkie przytarcie. No i tak ten samochód, słuchajcie, się prezentuje. Pokażę wam jeszcze wnętrze dokładnie. Zobaczcie. Jest naprawdę cudnym egzemplarzem. Kiedy go wyczyścimy i zrobimy nabóstwo, to myślę, że będzie niezwykle cieszył oko. I tutaj, słuchajcie, otwieranie drzwi w tym modelu też jest genialne. Łapiemy sobie drzwi w ten sposób, pociągamy do góry i wtedy mamy już auto otwarte. Jeśli chodzi o pracę, jakie należy przy nim wykonać, to na pewno pomalujemy felgi, ponieważ te są delikatnie odrapane i troszeczkę tutaj odstają od reszty samochodu, także tym się zajmiemy. Zobaczymy, co tam z mechaniką i autko będzie gotowe do sprzedania.